Że zastanawiacie się, co to jest? To jest nasz domowy rowerek do spinningu zrobiony przez mojego brata na jego pięknym, ostrym kole. I właśnie pół godziny za mną. Pół butelki wypiłam rano, teraz na pełni wypiję całą, bo jestem ledwo żywa, słuchajcie. I na pewno odwodniona. Witajcie, moi drodzy. Dzisiaj mówię do was dzień dobry z maseczką na twarzy. Nie wiem, czy to widać, ale przypominają mi się czasy vlogmasów, kiedy to często pojawiałam się w takim wydaniu. W każdym razie ja staram się nieudolnie coś zrobić z moimi włosami. Mniejsza o to, dzisiaj miałam już ze sobą trening, właśnie wyszłam spod prysznica i postawiłam sobie aparat, bo bolą mnie ręce, bo może jeździłam na rowerze, no nie wiem. W każdym razie zaraz się zabieram na śniadanie i dzisiaj przygotuję pudding jaglany, ponieważ uwielbiam to śniadanie i potrzebuję dawki energii po porannym wysiłku, także oczywiście na mojej stronie znajdziecie przepis. Pokażę wam też lunch, ale przede wszystkim zrobimy dzisiaj razem obiad. Zazwyczaj jednak te obiady jakoś tak pobieżnie wam pokazuję, ale dzisiaj będziemy gotować tutaj w kuchni. Idę też do kina z moją mamą, także szykuje się fajny dzień. Muszę przyznać, że chodzę czasem na skróty i wlewam sobie trochę przefiltrowanej wody i do niej dolewam tej bardzo ciepłej. Dajcie znać, jeżeli popełniam jakąś straszną zbrodnię. Sprawdzam temperaturę, też raczej jak robicie to dla gości, to niekoniecznie. I do tego, jak zawsze, sok z połówki cytryny. W ogóle to jest przepiękna szklanka, kubek z Ikei. Naprawdę uwielbiam, uwielbiam. Także kochani, przed śniadankiem zawsze woda z cytryną. Dobra kochani, ja przygotowuję pudding jaglany, będzie to pudding czekoladowy. Ugotowałam sobie kaszę jaglaną w szklance płynów, mówię płynów, bo tutaj mamy pół szklanki mleka kokosowego i pół szklanki wody. Jest teraz to taka ciapa, więc będę dodawała też mleka, będę to rozwadniać. W każdym razie ja dorzucam łyżkę kakao. Oczywiście staramy się znaleźć kakao jak najlepszej jakości. I do tego, moi drodzy, mleko roślinne. Ja mam akurat mleko ryżowe. To jest w ogóle jakieś nowe mleko w Lewiatanie. I dorzucam, powiedzmy, z 4 łyżki takiego mleczka. To jest 60 ml. I teraz nie byłabym sobą, jakbym nie dodała dobrej szczypty cynamonu. I słuchajcie, kluczem do tego przepisu jest banan, który posłuży nam tutaj jako substancja słodząca. Także ja go sobie tutaj tak nonszalancko wrzucam. To było takie 2/3 banana, ale pół powinno starczyć, jeżeli jest dojrzały. Cały widz tutaj polega na tym, że nie słodzimy naszego puddingu. Tak jak mówiłam, mamy tutaj banana, który musi być dojrzały. Im dojrzalszy, tym lepszy, ponieważ on nada tutaj całości słodyczy. Oczywiście kakao dla tej pysznej czekoladowości. Cynamon, bo cynamon jest przepyszny. I mleko, żeby konsystencja była odpowiednia. A teraz, moi drodzy, blendujemy, także ja lecę to wszystko zmiksować i miejmy nadzieję, że wyjdzie. Tadam! Kochani, tak wygląda mój pudding. Nie zblendowałam go jakoś, powiedzmy, idealnie, ale ma fajną, gęstą konsystencję. Moim zdaniem jest super, możecie sobie teraz spróbować, czy nie trzeba by go dosłodzić. Można sobie dodać syropu klonowego, czy też syropu z agawy, ewentualnie stevii, może cynamonu. Ja chyba jeszcze tutaj troszeczkę zaszaleję i dodam jeden sekretny składnik. I będzie to szczypta pieprzu cayenne. Dosłownie odrobinka, jak widzicie. Ale on fantastycznie będzie komponował się z czekoladą. Wybaczcie szczekania mojego psa w tle, ale nic z tym zrobić nie mogę. W każdym razie
Pudding jest gotowy i przekładam go do miski. Zrobiłam go zdecydowanie w takiej wersji grubszej. Mogłam go o wiele bardziej zblendować. Ale ja taki bardzo lubię. Ale jeżeli nie lubicie grudek, to polecam sobie go mniej zblendować. Tak! I teraz dodajemy nasze dodatki. Ja Wam polecam mrożone owoce. Wiem, że to jest dziwny pomysł, może dla wielu z Was, ale one się fajnie tutaj rozmrożą. Na wierzch polecam Wam płatki migdałowe i odrobinę nasion chia. I voilà, moi drodzy, przepiękne, bardzo szybkie, bardzo proste i super smaczne, a do tego zdrowe śniadanie gotowe. Pewnie Wam też będzie ciężko w to uwierzyć, ale jest to w dniu dzisiejszym moja pierwsza kawa. Jak zawsze z kapsułki, trochę ją rozruszam. Kiedyś może wyjaśnię, czemu to robię. Podgrzałam sobie mleko ryżowe, to samo co dolewałam do mojego puddingu. Ono się niestety nie pieni, ale wygląda całkiem nieźle. Ja lecę jeść. Lunch dzisiaj kompletnie na szybko, tak jak mówiłam, nie będzie jakiegoś super rozbudowanego przepisu, mam dla Was bardzo fajny obiad, także przygotowałam dwie kromki żytniego chleba, zrobię sobie na szybko tofu czynicę, mam dla Was przepis na blogu, do tego usmażę sobie testowo boczek z bezmięsnego mięsnego. To jest super produkt, który ja już wykorzystałam do carbonary, ale nigdy nie smażyłam takich plastrów w boczku, także sobie zrobię taki test. Polecam Wam serdecznie sery od Wege Sióstr, tłuczone z nerkowców, cudowny skład, są przepyszne. Kupiłam sobie na Wege Festiwalu tutaj w Łodzi. Ten jest z czarnuszką, ale ja Wam polecam suszony pomidor i czosnek niedźwiedzi, aczkolwiek oba są bajeczne. Mam też połówkę awokado, możliwe, że zrobię sobie jedną kanapkę z awokado, zobaczymy ile mi wyjdzie tej tofucznicy, także żeby to po prostu nie było jakieś gigantyczne, bo zrobiłam sobie dosyć spory ten pudding i obiad też nas czeka, dosyć taki duży i czasochłonny, także to na szybko sobie wrzucić na talerz. Dobra, kochani, nakładamy. Trochę mi się to wszystko poprzypalało, ale zobaczymy. Do mojej tofucznicy dodałam też trochę płatków drożdżowych, ponieważ uwielbiam ich smak. Teraz świeże pomidory, które uwielbiam. Świetnie przełamują smak. Na to mój buczek. Odrobina świeżych ziół. Zrobiłam sobie też grzanki i mam kawałki serka. Nie wiem, jaka jest Wasza opinia, ale moim zdaniem wygląda to po prostu obłędnie. Gdyby nie nagrywanie, zajęłoby mi to dosłownie sekundę. Jeszcze na grzanki położę sobie margarynę roślinną, bo mam w domu, na co dzień tego może nie jem,
ale jednak masełko na chlebie musi być, szczególnie do włócznicy. Jak zaszłam dla Was na koniec, mały update, dorzuciłam jeszcze kiełki brokuła, trochę więcej pomidora i posmarowałam jedną kromkę masłem, a teraz lecę jeść. Powiem tak, boczek wolę w wersji pokrojonej do carbonary, ale też był spoko. Natomiast sery po prostu nieziemskie. Na grzance delicje, musicie spróbować. Zrobiło mi się strasznie zimno. Ups, najgorzej. Zrobiłam sobie herbatę, która mi teraz tonie, ale to jest bardzo fajna, smakowa herbata z truskawką, burakiem i marchewką, ziołowa. Ta herbata ma tak śliczny kolor czerwony, że aż miło nagrywać, miło popatrzeć, naprawdę. Miałam małą obsuwę obiadową, ponieważ pracowała mi tutaj zmywarka i nie mogłam do Was mówić, ponieważ zmywarka zagłuszała, także dzisiaj przechodzę już do konkretów. Dzisiaj przygotowuję steki z kalafiora, warzywa korzeniowe na parze z zasmażką oraz tak zwaną krumpir salatę, czyli ziemniaki po chorwacku z dodatkiem kaparów i smażonej cebuli. Dodam też do nich cukinię. Także ja już tutaj sobie robię tak zwany prep, czyli szykuję wszystko i za chwilkę Wam pokażę, jak to będzie wyglądało. Czyli poobieram sobie warzywa, pokroję je i zaprezentuję Wam kolejny etap. Krok pierwszy, moi drodzy, czyli umyte, obrane i pokrojone na mniejsze kawałki ziemniaki. Będę je gotowała. Odcedzę je, następnie na patelni podsmażę cebulkę, jeszcze do tego czosnek, dorzucę cukinię, całość połączę i dodam kapary. A tutaj mamy nasze warzywa korzeniowe, czyli selera, pietruszkę i marchew, i całość posiekam i ugotuję na parze i dalsze kroki Wam za moment przedstawię. Przygotowałam marynatę do steków. Mam tutaj 4 łyżki oliwy, 2 ząbki czosnku, połówkę soku z cytryny, raczej sok z połówki cytryny, sól, pieprz i zaraz dodam jeszcze syrop klonowy i całość będę smarowała na naszych kalafiorach, na naszych stekach. Raczej nasze steki będę smarowała, mówię, jestem taka rozkojarzona, że wybaczcie mi, ale bardzo się spieszę. Mam dosłownie, dajmy na to taka niepełna łyżka i powinno być pycha. Oczywiście sól, pieprz do smaku. Zrobiłam steki i teraz czas pomalować naszego kalafiora tą oto miksturą. Zobaczymy, co z tego będzie. Postaram się, żeby czosnek ładnie przeszedł tutaj. Jestem tak podekscytowana, słuchajcie. I mam jeszcze w zanadrzu taką przyprawę, którą kupiłam kiedyś w Lidlu. Co prawda nie jest to może skład życia, ale jest to przyprawa do steków amerykańskich i zobaczymy, jak to się sprawdzi. Tutaj właśnie na kalafiorku. Nie żałuję zdecydowanie, bo zależy mi na tym, żeby ten czosnek tutaj wszędzie się dostał. I teraz czas na moją przyprawę, którą sobie i jeszcze dorzucę odrobinę soli, tak żeby on rzeczywiście miał smak. 200 stopni, lecimy na 15 minut, potem obracamy, drugi raz to samo, 15 minut i podajemy. Właśnie wrzuciłam warzywa na parę, także posypałam je dosłownie tylko solą. Łączę wszystko i gotujemy, zobaczymy, ile to zajmie. A tutaj gotują się ziemniaki, tak jak mówię, jak się zrobią, to zrobię tutaj tę bazę czosnkowo, kaparowo, cukiniowo, cebulową i zrobię super sałatkę. Oto moje jarzynkowe trio. Tutaj mamy warzywa topione. Zrobiłam moją własną wariację na temat zasmażki. Ewidentnie widać, że jest to moje pierwsze podejście.
Następnie już gotowa ziemniaczana potrawka i przygotowana klasyczna sałata. Milion razy Wam pokazywałam przepis, także po prostu miks sałat z pomidorami i sosem winegre. A w tyle oczywiście mój pies sobie konsumuje. Także jeżeli zostawiacie to za dźwięk, to kolacja, kropka. Przyznajcie sami, że kalafiory wyglądają po prostu obłędnie. Już Wam pokazuję cały stół. Tak prezentuje się nasz stół. Ja wołam rodzinkę i lecimy jeść, bo już jest późno. Dochodzi szósta. Tak prezentuje się mój talerz, czyli wszystkiego po trochu, a do tego odrobinę sojonezu, który dała mi moja koleżanka do przetestowania z Aquafaby, także będę próbować, dam Wam potem znać, jak się sprawdza. Jesteśmy po obiedzie i lecimy do kina, jak zawsze troszeczkę na ostatnią chwilę. Wszystko się udało, wszystkim smakowało, także sukces. Kochani, wróciłam z kina, raczej wróciłyśmy z kina i mówię cicho, bo dużo osób już tutaj śpi. Zrobiłam sobie miętę i zapomniałam Wam powiedzieć, że wzięłam ze sobą do kina trochę jak taki lamus, piernik mojej babci, bo byliśmy przedwczoraj u babci i zrobiła piernik z przepisu jadłonomii, który u mnie podbił okres świąteczny i jadłam go jako deser w kinie. Powiem Wam, tak czosnkowy zrobiłam obiad, że potrzebowałam czegoś dla zabicia tego smaku. Także teraz jeszcze sobie wypiję miętkę i będę się szykowała do spania. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie i za nieco dłuższą chwilę w foodvlogu. Buziaki, pa pa!